Pogoda jest nie najlepsza, ale też nie najgorsza. Jest około 14 stopni Celsjusza, ale strasznie momentami wieje. Ale i tak jest całkiem dobrze po to, żeby zrobić krótką, udać się na krótką wycieczkę, a przy okazji nagrać vloga. Więc teraz czołówka i zaczynamy. Właśnie wchodzimy na jakąś strasznie wysoką górę. Muszę powiedzieć, że ogromnie lubię takie wędrówki. Szczególnie zacząłem chodzić w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, szukając jakiegoś sportu, jakiejś rozrywki, jakiejś aktywności. I wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby wybierać takie szlaki PTTK, które są oznakowane i sprawdzamy wcześniej w internecie na stronie mapy turystyczne. Planujemy trasę i następnie czekamy na dobrą pogodę, żeby można było tą trasę sobie przejść. Dlaczego lubię takie wędrówki? One są strasznie fajne, ponieważ mam czas, żeby zastanowić się nad pewnymi sprawami, pewne kwestie przemyśleć i zawsze jakieś myśli, wydaje mi się, że ciekawe mi się rodzą po takiej wędrówce. I jak tylko znajdziemy jakieś miejsce, gdzie będzie można usiąść, to powiem o czym dzisiaj myślałem i co mi fajnego do głowy przyszło. Dzisiaj spacerując po tym pięknym parku, przypomniała mi się historia Marines. Marines to są służby specjalne Stanów Zjednoczonych, elitarna jednostka, do której dostanie się jest bardzo trudne, dostają się najlepsze jednostki, jak również szkolenie jest bardzo wymagające, długotrwałe i dzięki temu ta służba rzeczywiście jest podziwiana. Żołnierze Marines są podziwiani na całym świecie i uważani za taką elitarną jednostkę podziwianą przez służby wszystkich innych państw. Przypomniała mi się historia jednego kandydata do Marines, który przeszedł przez pierwszy etap selekcji, został zakwalifikowany, był w szkole oficerskiej. I w tej szkole oficerskiej został złapany, popełnił taki błąd, że na warcie zasnął. Został on wydalony ze służby i sytuacja była o tyle istotna, że tak naprawdę nie popełnił jakiegoś wielkiego przestępstwa, bo to były tylko ćwiczenia, on po prostu był zmęczony po całym dniu ćwiczeń, no i na warcie, do której obowiązek miał pełnić, on po prostu zasnął. Natomiast największy problem w tej sytuacji był w tym, że on kilkukrotnie zaprzeczał, że taki fakt miał miejsce, czyli że zasnął, że spał na warcie, dopiero kiedy przełożeni pokazali mu dowody na to, że zasnął na warcie, wtedy dopiero się przyznał i został wykluczony ze służby. Dla kontrastu inny kandydat, trochę nawet mniej można powiedzieć zdolniejszy czy o mniejszych predyspozycjach do służby, również został złapany na warcie, kiedy zasnął, natomiast on bardzo szybko się przyznał do tego i poniósł konsekwencje, natomiast dalej mógł służyć w tej jednostce, dalej mógł ćwiczyć, nie został wydalony ze służby, z tej szkoły oficerskiej i dalej kontynuował i ostatecznie został Marinesem.
pełnił zawodowo tą służbę. Natomiast jaki morał jest z tych dwóch historii? Taki, że Marines przywiązują ogromną wagę do uczciwości i przełożeni, którzy szkolą kandydatów, zdają sobie z tego sprawę, że człowiek może popełniać błędy. Każdy lider może popełniać błędy. Natomiast bardzo ważne jest to, aby umieć się przyznać do popełnionego błędu i bardzo szybko ten błąd próbować naprawić, a nie trwać w popełnionym błędzie i udawać, że się nic nie stało. Marines są taką służbą, gdzie jeśli dochodzi do akcji, takiej prawdziwej akcji, nie do ćwiczeń, tylko do akcji, to jeden Marines czasami musi oddać życie za drugiego Marinesa, muszą nawzajem siebie chronić. I dlatego oni muszą mieć pełne, stuprocentowe zaufanie do tego, co mówią, do tego, w jaki sposób przekazują swoim dowódcom informacje, do tego, żeby być w 100% wiarygodni. Często mówi się, że Marines są jak bracia i siostry dla siebie. Tutaj jest pełne zaufanie, idąc na akcję, oni ufają sobie bezgranicznie i temu też między innymi służą szkolenia, po to, żeby wyrobić w sobie prawdomówność, żeby wyrobić w sobie taką cechę uczciwości, stuprocentowej uczciwości. Oczywiście przy założeniu, że każdy może popełnić błąd, nie ma osób, które nie popełniają błędów, natomiast bardzo ważne jest to, aby szybko błędy naprawiać, aby dalej kształtować swoje hard ducha, swoje umiejętności, rozwijać swoje potencje, rozwijać swoje talenty i wykorzystywać te umiejętności dla dobra innych osób. W przypadku Marines to jest dla akcji specjalnych, które podejmują żołnierze, czy w celach obronnych, czy w celach, które mają za zadanie chronić inne państwa. Natomiast w takim normalnym życiu to jest to, aby jednak każdą czynność, każde zadanie, do którego jesteśmy wyznaczeni, czy które sobie sami wyznaczamy, aby w nie się angażować w 100%, w 100% i robić to wszystko, żeby osiągnąć cel, który został założony.